tym odcinku powiemy sobie o dwóch bardzo ważnych zasadach do rozwoju i wzrostu w życiu duchowym. Także jeśli chcesz, a chcesz na pewno, zostań ze mną w kwadransiku ze słowem. Cześć i czołem, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze słowem. Pozdrawiam Was ze Skierniewic. Jak może udało Wam się dostrzec na kalendarzu na wrzesień, na naszej rozpisce wyjazdów, tych wyjazdów będę miał mniej, z czego się też cieszę, bo jest więcej czasu na inne równie ważne rzeczy jak modlitwa, ale też studia, są wiele różnych rzeczy się dzieje, także tak to w tym miesiącu wygląda, ale chciałbym Was niezmiennie zaprosić na nasze najbliższe 3 spotkania, które odbędą się w środę, czyli w dzień, kiedy wychodzi ten kwadransik, w Warszawie na Senatorskiej u Franciszkanów w centrum o godzinie 18 razem z ojcem Lechem Dorobczyńskim. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Będzie następne spotkanie w Skierniewicach w najbliższą niedzielę o godzinie 12 Parafia Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach. Zapraszamy Was na Eucharystię, po Eucharystii na modlitwę o uzdrowienie. I również 30 września w mojej urodziny zapraszam Was do Lublina. Tam w ogóle przygotowana jest wielka hala na 5000 osób. Także będzie tam bardzo dobry skład, fajna ekipa, możecie sprawdzić wszystko na jajestem.pl i tam zapisać się na to wydarzenie, jest to wydarzenie biletowane. Ja poprowadzę wieczorną modlitwę o uzdrowienie, konferencję, to będzie wieczór na pewno doświadczenia, spotkania z Panem. Zresztą każdy punkt tego programu będzie ważny, będą świadectwa, będzie też czas na słuchanie konferencji, będzie wspólna Eucharystia, także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tylko trzeba się zapisywać, więc zapisujcie się licznie, bo miejsc mamy wiele i naprawdę warto z tego skorzystać. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do Słowa Bożego, jak to w tych naszych kwadransikach, i przeczytamy sobie 3 rozdział listu do Kolosan od 1 do 11 wersetu. Jak zresztą też ostatnio mogliście zauważyć, pojawiły się i będą pojawiały się co niedzielę moje krótkie komentarze też w gościu niedzielnym, także bardzo dziękuję wszystkim za zaufanie. No i w tym internetowym wydaniu i w wydaniu papierowym, który pewnie w każdej parafii w Polsce będzie można znaleźć. Także dobre rzeczy się dzieją, dzięki, że w tym wszystkim jesteście ze mną. Dzisiaj list do Kolosan, 3 rozdział, od 1 do 11 wersetu. Święty Paweł mówi tak. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach. Rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w nim żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu tego, który go stworzył. A już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Czytamy w tym fragmencie słowa, zobaczcie, o starym i nowym człowieku, o którym mówi święty Paweł, że był stary człowiek, który nie znał Chrystusa, który żył po swojemu i w końcu przy tym momencie poznania Chrystusa odradzasz się, rodzisz się na nowo, stajesz się nowym człowiekiem i ten nowy człowiek ma za zadanie żyć w nowy sposób. Żyć w sposób, który jest sposobem godnym życia w nowym królestwie, do którego zostaliśmy przeniesieni, o czym mówi list do Kolosan od samego początku. I teraz to nowe życie, słuchajcie, to jest bardzo bogaty tekst, który by można było przeanalizować. Pewnie w środę na mszy, czy po mszy, na nabożeństwie z modlitwą o uzdrowienie więcej o tym powiemy. Ale chciałbym Waszą uwagę zwrócić na jedno zdanie tutaj,
Tak jak wam powiem, to jest fundament, tak jak mówię od samego początku, to jest słowo powiedziane do ludzi, którzy dostali nowe życie, czyli do ludzi, którzy dostali zadanie przemieniania się na wzór Pana Jezusa. Jesteśmy cały czas w tej drodze przemieniania się, dążenia do nowego człowieka, do bycia w pełni nowym człowiekiem, czyli do tego tytułu, którym zostaliśmy nazwani. Tak naprawdę w praktyce wygląda to w ten sposób. Wiele osób, które doświadczą nowego narodzenia, spotkania z Chrystusem, które zmienia życie, zostaje uwalnianych z wielu rzeczy, z którymi się zmagało przez długie lata, ale zawsze w człowieku zostają takie rzeczy, które są przemieniane w procesie, które są przemieniane dopiero w takim długoterminowym współpracowaniu, przy długoterminowej współpracy z Bogiem, z Jego Słowem, z Jego łaską. I o to chodzi w tym przemienianiu się, byśmy nie tylko zostali na tym, co Bóg sam zabrał swoją ręką w jeden moment, ale żebyśmy współpracowali z łaską, która nas przemienia i żebyśmy podejmowali ten codzienny trud stawania się jak Chrystus. I święty Paweł mówi o bardzo ważnych rzeczach, szczególnie o takiej jednej ważnej rzeczy w naszym przemienianiu się, które jest konieczne do tej zmiany. Święty Paweł mówi tak. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Kiedy już weszliście na tą nową drogę, dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Jak tłumaczą to zdanie jeszcze inne przekłady Biblii, można znaleźć takie tłumaczenia. Myślcie o tym, co na górze. Czyli tu wchodzi pewien proces myślenia, zobaczcie w tych tłumaczeniach. Myślcie o tym, co na górze, napełniajcie myśli tym, co w górze, ustawcie swoje myślenie na to, co w górze. To jest rada świętego Pawła. Jeśli chcesz wzrastać, jeśli chcesz przemieniać się na obraz Chrystusa, jeśli chcesz wyglądać jak Chrystus, żyć jak Chrystus i być w tej drodze, w tym procesie ukierunkowanym w dobrą stronę, święty Paweł mówi, ustaw swoje myślenie właściwie na to, co w górze, nie na to, co na ziemi. Bo zobaczcie, kiedy ustawiamy swoje myślenie, co to znaczy ustawić swoje myślenie? To znaczy zdyscyplinować swoje myśli, podporządkować swoje myśli, myśleć nie tak, jak myśli ten świat, czyli generalnie nie stawiając żadnych granic, żadnych barier, ale ustawić swoje myślenie na to, co w górze, to znaczy na zbawienie, na życie wieczne, na relacje z Chrystusem, na to, co jest trwałe, na to, co jest wieczne, nie na to, co jest przemijające. Kiedy w ten sposób się ustawiamy, zobaczcie, wtedy mamy w naszym życiu możliwość życia w Królestwie Bożym, które jest Królestwem bez limitów. Jeśli ustawiamy się na to i myślimy o tym, co na ziemi jedynie, co myślimy po ziemsku, bo tu nie chodzi o to, żeby nie myśleć o tym, co jest na ziemi, ale chodzi o myślenie, w pewnym sposobie myślenia. Jeśli myślimy sposobem myślenia tego świata, to jedyne, co otrzymamy, to limity. To znaczy będziemy mieli ograniczone myślenie do tego, co na tej ziemi jest możliwe. Pan Bóg chce, abyśmy my jako dzieci Boże żyli, będąc w Królestwie Bożym, żyjąc jeszcze tu na ziemi. To znaczy nasz sposób myślenia ma być sposobem myślenia według Królestwa Bożego, mimo że stopami chodzimy po ziemi, która jest jeszcze nieprzemieniona. I to my wtedy, zobaczcie, stajemy się tą zmianą na ziemi. To my wtedy stajemy się tą zmianą, która dokonuje się tym Królestwem Boga, które przychodzi na ziemi. Przez co? Przez to, że myślimy inaczej. Przez to, że nasz sposób myślenia jest innym sposobem myślenia. Przez to później nasze czyny są inne. I kiedy spotykamy w tym życiu niemożliwości, kiedy spotkamy jakieś limity, spotykamy jakieś bariery, ściany, ograniczenia, to sposób myślenia Królestwa Bożego, jeśli w nim jesteś, pozwala ci myśleć, że wszystko jest możliwe, jeśli jesteś z Chrystusem, jeśli jesteś blisko z tym, dla którego wszystko jest możliwe. Zobaczcie, jak nieograniczone jest życie człowieka, który żyje w Chrystusie, żyje według Słowa Bożego. Ja pamiętam taki moment, kiedy byłem na Litwie parę ładnych lat temu i kiedy przyprowadzono do mnie kobietę na modlitwę uzdrowienie, która po ludzku, no nie dało się już jej pomóc. Miała guza w mózgu i ten guz uciskał jej słuch, się później okazało.
Więc jak się za nią zacząłem modlić, to jeszcze było po posłudze, więc byłem zmęczony i już chciałem iść do domu. Pamiętam, siedzieliśmy w takiej kanciapce w małym pokoiku. Położyłem na nią ręce i modliłem się z takiej perspektywy człowieka w limicie. Człowieka, który no, myśli sobie, no ta kobieta ma guza, no to jest poważna rzecz, nie? Ma go w głowie. Ten guz jest na tyle poważny, że to już po ludzku się pewnie nie da za dużo zrobić. I słuchajcie, kiedy zacząłem się modlić, to co było niezwykłe, to to, że w pewnym momencie coś się zmieniło w mojej głowie. Coś się zmieniło w moim myśleniu i wiem, że ja sam nie dałem rady tego zmienić, że to była zmiana, która przyszła od Boga. Że Bóg przemienił moje myślenie i w jednym momencie zacząłem myśleć odwrotnie. Ale byłby numer, gdyby to się stało, gdyby ta kobieta zaczęła słyszeć. Wiem, że po ludzku tego się nie da zrobić, ale żyjemy w Królestwie Bożym. Nagle zacząłem myśleć inaczej. I słuchajcie, kiedy zacząłem się za nią modlić, z tym nowym myśleniem, nagle coś się stało i pytam tej kobiety, czy coś się zmienia. Ona zatkała swoje zdrowe ucho i mówi, ja mogę słyszeć. Ja mogę normalnie słyszeć. I była w ciężkim szoku. I ja byłem w ciężkim szoku, bo to się stało nagle, niespodziewanie, ale wiem, że to była konsekwencja tej zmiany myślenia, którą Bóg we mnie włożył wtedy. Są momenty, wiecie, i takie rzeczy, na które my mamy wpływ. To znaczy my mamy wpływ na to, w jaki sposób, jakie myśli do nas dochodzą, docierają, bo to, co czytasz, to, czym się karmisz, to, na co patrzysz, to wszystko sprawia, że myślisz w dany sposób. I tutaj, w tej części naszego życia, za nią jesteśmy odpowiedzialni i to możemy zrobić. Ale przychodzi też taki moment, w którym kiedy łaska Boża pracuje w nas, kiedy łaska Boża jest w nas, to sam Duch Święty zmienia nasze myślenie. Sam Duch Święty zmienia, słuchajcie, nasz sposób myślenia. To jest łaska, która przychodzi. I ta łaska, ta zmiana myślenia, która jest zainicjowana działaniem Ducha Świętego, ona poprzedza niezwykłe Boże działanie. I ta zmiana myślenia, pamiętam, wtedy poprzedziła to uzdrowienie, które tam się dokonało i ta kobieta zaczęła słyszeć. Jej córka była naprawdę zdumiona, bo ona przyprowadziła ją na tą modlitwę. To była starsza kobieta, ta mama. I to się wydarzyło. Więc myślę, że jesteśmy zdolni do tego, żeby przemieniać nasze myślenie w takiej mierze, w jakiej my się karmimy dobrymi rzeczami. Ale najbardziej istotne jest tak naprawdę to, kiedy zachowujemy wierność, jesteśmy wierni w naszej części, aby to Bóg mógł czynić w naszym życiu i przez nas i w naszej głowie to, co sam chce, ale potrzebujemy zrobić swoją część, aby Pan Bóg mógł zrobić swoją. Więc to jest naprawdę ważne, by trzymać się tych słów świętego Pawła, który mówi, dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Myślcie o tym, co na górze, napełniajcie myśli tym, co w górze. To jest piękne porównanie. Napełniajcie myśli tym, co w górze. Jak to zrobić? Czytaj Słowo Boże. Kiedy czytasz Słowo Boże, napełniasz się myślami, które są w górze. Tym, tą rzeczywistością Królestwa Bożego, która jest nadrzędna, która jest największa i która ma naprawdę niezwykłą moc w naszym życiu. Ustawcie swoje myślenie na to, co w górze. Jest w tym zadaniu nasza część do wykonania. Jest w tym zadaniu nasza część do spełnienia. I jeśli ją spełnimy, jeśli będziemy wierni w swojej części, Bóg będzie wierny w swojej. I to jest naprawdę dobra nowina. I chcę wam powiedzieć właśnie o tych dwóch kluczach, podsumowując to, co do tej pory powiedziałem. Po pierwsze, tym pierwszym kluczem do zmiany myślenia jest to, abyśmy zwrócili uwagę na to, co czytamy, czym się karmimy, co przychodzi do naszego umysłu. Może ważne, żebyś sobie spróbował zaplanować dzień, że wstajesz rano i czytasz Słowo Boże przez pół godziny, 20 minut, 15 minut. Czytasz jakąś też książkę później, nie wiem, w ciągu dnia, która przemienia właściwie twoje myślenie na ten sposób myślenia Pana Boga. A po drugie, myślę, to jest bardzo ważne, żeby ustawić swoje myślenie we właściwą stronę. Otaczaj się właściwymi ludźmi. Otocz się ludźmi, którzy mają Królestwo Boże w swoim sercu na pierwszym miejscu. Wiem, że to jest niemożliwe w wielu sytuacjach, gdzie jesteśmy otoczeni w pracy, w szkole, na uczelni, różnymi ludźmi z różnych kontekstów.
ale tym bardziej wtedy, jeśli masz wielu swoich przyjaciół, znajomych, niewierzących, znajdź wspólnotę, znajdź ludzi, którzy będą też pomagali ci wierzyć, pomagali ci ustawiać twoje myślenie właściwie, kiedy przyjdą kryzysy, a kryzysy przyjdą do twojego życia, do mojego życia, one przychodzą. To nie jest nic nienormalnego, to się dzieje, więc tym bardziej potrzebujemy wypełnić swoją życiową przestrzeń ludźmi, którzy mają właściwie ustawione myślenie na Królestwo Boże. I kiedy będziesz miał właściwie ustawione myślenie na Królestwo Boże i ludzi, którzy będą cię w tym wspierali, będziesz nie do zatrzymania. Po to potrzebujemy wspólnoty, po to potrzebujemy Kościoła. I myślę, że dlatego dzisiaj jest tak wiele ataków na Kościół, na wspólnotę. Bo diabeł wie, że jeśli zostaniemy sami, to będzie nam bardzo ciężko wzrastać. Może się ostoisz, ale nie będziesz wzrastał. A Bożą wolą jest to, żebyś wzrastał i byś przyciągał do Chrystusa tych, którzy jeszcze z Chrystusem nie żyją. Panie, prosimy Cię dzisiaj o to, abyś pomógł nam przemienić nasze myślenie, abyś pomógł nam przemienić sposób, w jaki myślimy i abyś pomógł nam też zdyscyplinować się w codzienności, byśmy czytali rzeczy, przyjmowali rzeczy, które ustawią nasze myślenie właściwie, ale też byśmy otoczyli się ludźmi, ludźmi wiary. Prosimy Cię, postaw na naszej drodze ludzi wiary, ludzi z wiarą większą od naszej, abyśmy od nich się uczyli, od nich wzrastali i przemieniali się na wzór Jezusa Chrystusa, byśmy przypominali Go bardziej, niż przypominamy go na ten moment dzisiejszy w naszym życiu. O to Cię prosimy, Panie, w Twoje święte imię. Amen. Niech tak się stanie. Bądźcie błogosławieni. Mam nadzieję, że to słowo Was wzmacnia, umacnia, przemienia i widzimy się już niedługo. Warszawa, Skierniewice i Lublin. Mam nadzieję na żywo. Z Bogiem. Do zobaczenia.